No okej, okay, siemanko, z tej strony Enzy. Witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z customowych mapek. No i słuchajcie. Super. Słuchajcie, mapa, na której dzisiaj będziemy grali, nazywa się Kill the Rabbit, czyli zabij zajęca, ale ja bardziej uważam, że to jest zając morderca. Zresztą zaraz się sami przekonacie, dlaczego tak uważam. Słuchajcie, generalnie będziemy mieli tutaj różne poziomy do przechodzenia właśnie, żeby zabijać te nasze zajęce. Będziemy mogli sobie kupować różne rzeczy, na przykład rybę za 90 euro. A po co mi to? Ja tego nie chcę. O. Ja bym wolał na przykład Epic Sworda zamiast tego. No ale słuchajcie, przejdziemy od razu do samej gry. Level pierwszy. Na samym początku będę musiał pozbyć się stąd królików i będę za to dostał różne końce, dzięki czemu będę mógł zarabiać różne pieniądze. Aczkolwiek póki co są to zwykłe takie właśnie zajączki, dzięki którym będę dostawał po jednym końsie. Ale z czasem zaczyna się robić coraz gorzej. Jest to zabójczy królik, jak sami widzieliście. Tylko końsy mi zleciały na dół i nie dałem rady tego zdobyć już. A czekajcie, a gdybym poszedł tutaj, To mnie leczy. To jest bardzo fajny, tylko podejrzewam, że jak będę chciał gdzieś tam sobie przeskoczyć, żeby się uleczyć, to pewnie zginę po drodze, bo spadnę. Jest to mapa na 1.8 wersję, więc jeżeli byście chcieli, to możecie sobie także ściągnąć tę mapę, link macie w opisie. Ale tu zająców dużo się narobiło! Jak zaraz wyjdzie ten właśnie tutaj ten... Zobaczcie, zając morderca zabiera mi po 4 te serduszka. I powiedzcie mi, że to nie jest zając morderca. Ja mam zabić króliki, ale to on jest mordercą tutaj. To ja muszę się ratować. Click me. There are two hidden chests per level. Okej, okay. Czyli są dwie ukryte skrzynki na każdym levelu. A jeżeli ja chcę tego kaktusa i mogę sobie złożyć to na głowę, to zobaczmy, co się stanie. Na razie mam tylko 5 końców, więc to nie jest zbyt dużo. Za 100 końców już mogę sobie zacząć odblokowywać różne tej, wiecie, poziomy i tak dalej. Ale te króliki są za mocne. Znaczy, nie mam opcji w ogóle, żeby je zabić. Ja chcę się uleczyć. Czy dam radę się uleczyć tu? Tak, jest okej, okay, ale te zające nie będą mi to chyba przeskakiwały. Dobra, ja sobie trochę tej życia naładuję. W ogóle bym się nie spodziewał, że kiedykolwiek powstanie w ogóle taka mapa, taki minigame, żeby zabijać króliki i dostawać za to końcy. To jest chore. Słuchajcie, no ciężko mi tutaj zabić te króliki, te mocne. Bo one głupie spadają stąd, ja przez to nie dostaję tych punktów. Gdybym miał coś lepszego tutaj na sobie, to było lepiej. Jo, i dostałem jednego końca tylko. O, dobra, jest kolejny jeden. Tutaj za te mocne króliki jest 5 końców, więc to by mnie bardziej interesowało, nie powiem. O, chodź tutaj, nie zaskakuj! No i spadł. Iść tam. Okej, okay, podniosłem, a nie dostałem więcej końców, tylko jeden dalej. A za coś tutaj powinienem dostać 5 końców. Okej, okay, mam 12 w tym momencie. O, fuck! O nie, ta raprzega jest, stary. Mogę coś sobie kupić? Za 12 końców? Wędkę. To wezmę sobie wędkę, nie? Nie wiem, czy mi się w ogóle do czegoś przyda ta wędka. No ale dobra, no. O co tu chodzi? Nie ogarniam. Mogę tego królika sobie złapać na wędkę? Jo, żebym jeszcze go trafił, nie? No na pewno. Okej, okay, udało się. I dostałem 5 końców, tak jak mówiłem, właśnie za tego królika mocniejszego. Super, no świetnie. Nawet nie zdążyłem nic zrobić, bo już mnie zabił. Jestem za słaby tutaj. Nie wiem, jak mam to zrobić, żeby w ogóle zacząć zabijać, bo to jest za mało miejsca. Te króliki cały czas spadają. Te hanie bany. Uźwa, króliki głupie. O, fuck. I ten zabójczy królik znowu te... No i dostałem od jakiegoś innego w dupsku z półobrotu znowu. Powiedzcie mi, wytłumaczcie mi jedną rzecz. Po co mi ryba? Bo ja nie ogarniam. Nie wiem, ja mogę z tą rybą sobie coś tutaj zrobić, czy co? Bo nie wiem, o co chodzi w ogóle. Po co mi ryba tutaj? Do walki z królikami. Co mają ryby do królików w ogóle? Jest instrukcja, okej. Okay. Czy mogę tutaj coś mieć minigame? Dobra, ja tutaj niczego się nie dowiaduję. Lecimy dalej. Będę walczył, ale no mówię wam, no nie jest lekko tutaj z tymi królikami mocnymi, bo zobaczcie, ja nawet nie zacząłem jeszcze walczyć, dobrze? A ich to już jest pełno. No na pewno, tak. Bo na pewno to przeżyje. A gdybym stał sobie tutaj po prostu bił tego królika? O, bo one będą tu do mnie przelatywały, nie? Cały czas. Mogę je przyciągać? No i pa, i spadł. Te króliki, chociaż to jakbym zabijał, to chociaż zawsze jakieś te końce by poleciały. Zawsze coś tam chociażby było.
uzbierał, bo te mocne króliki, to naprawdę, no ciężko jest. Bez diamentowego mieczu, miecza, czy czegokolwiek innego, będzie ciężko mi to je zabić. Okej, to są chyba zwykłe jeszcze króliki, te z czerwonymi oczami po prostu. Ale wyszedł właśnie ten zabójczy królik, no i dupa, i zaczyna kicać już, i zaraz mnie zabije znowu. Kto mnie zaatakował? Jak? Z której strony w ogóle? Od góry jakoś dostałem? Nie widziałem nikogo wokół siebie i nigdzie też tam nie było, więc... Nie ogarniam. Teraz bym miał już 28 punktów jeszcze trochę, mógłbym sobie kupić Blaze Roda i chyba podejrzewam, że mógłbym wtedy podpalać te zajęce, więc byłoby spoko. Ale mówię wam, no sami zobaczcie, że nie jest już tak lekko z tymi głupimi zającami, no kto by się spodziewał? Misja zabij królika, no wydaje się łatwe. A tu dupa, wychodzi ci kurczę rabbit killer. I musisz uciekać przed zającem, żeby ten cię nie zabił, nie? No to jest tragiczne. Idź ode mnie! No nie da się go zaatakować! On cały czas mnie odsuwa, on ma w ogóle atak, ma zasięg większy, on ma dłuższe łapki, może mnie tam kicnąć. Idź stąd, giń! Ile możesz po mordzie dostawać, króliku, jeszcze nie zginąć? Fuck, z czego te króliki są zrobione? Bo na pewno nie z futerka i wnętrznościów. O, dostałem, zabiłem w końcu go. No i wyszedł kolejny, no oczywiście, nie? Dobrze, że spadł, może teraz uda mi się te... To mi się udało pozabijać, nie? No to powariowałem, poszalałem, pozabijałem. Przecież tego się nie da, jak ja pójdę na drugi level, to już w ogóle nic nie będę mógł z nikogo zabić tutaj. Znaczy żadnego królika, w sensie. No iść ty zabójczy króliku, jak ja cię nie lubię! No i co? Zleciał na dół, ale jeszcze gdzieś tam w locie mnie tam tą łapką musiał chycnąć, nie? A daj spokój, no idź ode mnie, zajęcu głupi! No ja nie mogę nic zrobić tutaj! O co chodzi? Ja nie wiem, możecie też sobie pobrać tę mapkę i spróbować zrobić coś z tymi zającami. Może wy macie sposób jakiś na te zające, bo naprawdę, zobaczcie, że ja tutaj nie mogę nic zrobić. Te zające są jakieś chore. Ile ich tam się narobiło? Po prostu nie wierzę. Chodź! A idzie je to przyciągnąć? No idzie niby. Okej. No pa, w locie jeszcze mnie walną, nie? A da się właśnie tak ściągnąć do siebie? O! Ściągłem go! A, spadł. O, chodź tutaj. Tu i tu! Tak, tak to nie wyjdzie. Tak to ja go chyba nie ściągnę. Chodź tutaj. No jak te króliki tu ściągnąć do siebie? Wow, się rozpędził. Nie, tak się nie da. Dobra, one chyba spadły wszystkie te takie atakujące. No na pewno, mhm. Tak. Ale jednego końca gdzieś tam zdobyłem po drodze. Zawsze coś. Dzisiaj taki nieułożony jestem, świeżo jeszcze przed fryzjerem. Dopiero będę musiał śmignąć. O, fa, gdzie on tu wskoczył w ogóle? Jaki dzik! Ja sobie stoję w ogóle na miejscu, gdzie mi się odnawia żyćko. Ale nie, no pomyślmy, to nieważne. Królik i tak mnie zabija, życie mi się nie odnowi. Idźcie, króliki głupie, zabójcze. No o co chodzi? Kto takie coś wymyśla? Trzeba być chorym człowiekiem. Fuck. Rozumiem, gdyby to było coś zombie, nie? Wykminić, albo chociaż tam, nie wiem, jakieś zarażone krowy na choroby wściekłych krów. Ale zające? No jak? Marchewkę tutaj. O, gdyby zamiast tej ryby była marchewka, to ja bym jeszcze ogarnął. Ja kiedyś oglądałem Królika Baxa, to ja wiem, że on lubi marchewki. Ale tak, to ja nie te, nie wiem w ogóle, co chodzi. Dobra, ja muszę iść tutaj. Na to miejsce. Chyba. Tak mi się wydaje. I te zające sobie jakoś znosić tutaj. A nie umiem. O, a tak mogę go zabić wędką? No ja wędką go nie zabiję, a wędką mu nie zadaję obrażeń przecież. Będę go książką bił. Idź, zajęcu! Ich się tam za dużo zrobiło, ja nie mam teraz w ogóle jak tego ogarnąć. Da się jakoś zresetować mapę w ogóle? Bo w tym momencie naprawdę, ja tam wchodzę i ja ginę, nie? Zobaczcie, ile tych zajęców tu. Tak, no na pewno sobie ucieknę na drzewo, tak. Świetnie. Może tak szybko teraz. No nie da się, no te króliki są wszędzie. Wchodzą tu? Chyba nie. Wiem, wejdę do góry, może gdzieś to jest ukryta skrzynka, bo tak było napisane tam wcześniej. A gdyby była ukryta skrzynka, to ja bym sobie chętnie zabrał stąd jakieś rzeczy. Jest skrzynka, okej, spoko.
Mam miecz i złote jabłko, tak jest. Okej, słuchajcie. Musimy teraz szybko zejść na dół jakoś. Mam potrawkę z królika, a jak im rzucę, to może uciekną, bo... Zobacz, brat spadł! Nie, to chyba nie zadziałało. Będę... Potrawkę z królika mogę zjeść już. Czy ona mi coś dała? Nie. Ale mogę zjeść złote jabłko. A to mi daje... Co to jest w ogóle? Co ten ostrość? Jeden. It's free! Tak, jest za darmo. Ale tutaj gdzieś powinna być jeszcze jedna skrzynka, wam powiem. Bo tak było napisane w tej instrukcji. A druga skrzynka, nie wiem, czy tam za tym drzewem na przykład może być. Ale tam nie doskoczę, bo nie mam jak w tym momencie. Nie. Chociaż doskoczę w sumie. Chociaż nie, no bo to mnie zepchnie. Dobra, ja muszę wracać stąd. Po prostu pójdziemy sobie... O, tutaj wejdę wyżej. Dobra, słuchajcie, może uda mi się tam doskoczyć. Nie. No dobra, ale niech mi się naprawi życie. Ja sobie zjem złote jabłko. Ale tych królików tam nasrało, nie? Bez jaj. Okej, okay, ale ja nie nadążam podnieść tych diamentów. O, fa... Ale teraz hajsu poleciało! Łap się liany, ziom! I straciłem taki dobry miecz. No. No nie wierzę. Dobra, gdzieś tam chyba wyrzuciłem jeszcze tę potrawkę z królika. A nie, miecza nie straciłem. Idź ta ode mnie. Dobra, tutaj będzie coś dla mnie punktów. Dobra, jednego zabiłem, ale... Ach, tego Blaze Roda ja bym chciał wziąć. Ile potrzebuję? 45, to jeszcze chociaż te 2 dolary, 2 euro... Znaczy to euro... 2 końsy sobie podniosę jakoś, spróbuję. Dobra, i słuchajcie, biorę Blaze Roda. I zobaczymy, czy z tym Blaze Rodem teraz będzie łatwiej. Mam nadzieję, że ta. Blaze Rod jednak powinien podpalać te króliki i one szybciej powinny padać, więc... Dobra, już jest troszkę lepiej. Szybko będę się tak odradzał tam latał, to może te króliki jakoś idzie jeszcze zabić, wiecie, no. Daję radę teraz. Teraz już jest lepiej, powiem wam. No teraz już na spokojnie damy radę uzbierać sobie chyba na tego, na jak to się mówi, no na miecza, nie? Złotego, znaczy diamentowego. Te króliki same z siebie nawet giną w momencie, gdy je podpalam, no bo ten ogień cały czas je atakuje, nawet mnie nie ma, gdy wychodzę. Więc jest łatwiej. Dobra, tutaj dużo tych punktów jest. 32 punkty już uzbierałem, zobaczcie, więc idzie to szybko uzbierać teraz. Tylko do tego drugiego levela, żebym doszedł, to naprawdę sporo czasu będę potrzebował. Bo kurczę, jednak trzeba tych punktów nazbierać bardzo dużo. A to nie jest takie proste, kurczę, no teraz idzie szybciej faktycznie z tym Blaze Rodem. Nie wiem, po co w ogóle ta wędka mi była, nie wiem, jaki jest sens na przykład też kupowania tej ryby. Czy ta ryba coś w ogóle daje? Dobrze też, że gdy giniemy, to nie tracimy tej rzeczy, którą kupiliśmy, bo wtedy to już była załamka, nie? Ja wchodzę, królik mnie spycha i do widzenia w ogóle. Dobra. No nie, no ja tutaj ginę cały czas po prostu. Ale słuchajcie, co będę mógł tutaj kupić? Mogę kupić rybę, tak? Czy nie? Nie, 46 punktów. Do ryby jeszcze trochę. Tutaj mogłem sobie wziąć to, co mam teraz na głowie, ale to chyba nic mi w sumie nie daje. Dobra. Idź. Trochę idzie tu je ubić. Byle te duże mnie nie atakowały, bo wtedy już jest naprawdę ciężko. Bo te cholerstwa jednak mają siłę. Szkoda, że nie można tutaj sobie kupić tak jakby... tego, nie? Zbroi. Bo wtedy ze zbroją już w ogóle byłoby łatwiej. A tak to jednak, kurczę, muszę się tutaj starać, żeby te cholerstwa pokonać! Głupi zając! No idź ode mnie! Dobra. No trochę punktów tutaj idzie nazbierać, słuchajcie. Może zaraz będę już miał ten kolejny poziom, ale... No nie jest lekko, nie? 75 punktów. Jeszcze brakuje mi ile tam? 20 punktów, żeby dojść do tego królika. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda. Dobra, tam widziałem dropna ta sztabka, co 5 punktów daje od razu. Więc teraz tylko to podbierać. Dobra. 98 i zaraz będziemy mogli pójść na ten drugi poziom. Ale się tak zastanawiam, czy nie lepiej wziąć diamentowy miecz, który będzie szybciej te króliki jednak zabijał. Ile mam punktów? Potrzebuję na miecz 200. To słuchajcie, ja może do 200 sobie dobiję. Będę robił cięcia. Chociaż nie, słuchajcie.
No dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja już naprawdę nie mam siły z tymi głupimi królikami. Żebym doszedł gdzieś tutaj do kolejnego poziomu, kupił sobie myszkę, ja naprawdę musiałbym poświęcić dużo czasu, a film już zawiera ponad 20 minut bez tych cięć. Więc powiem wam, że jeżeli chcecie, żebym przeszedł dalej tutaj do tych kolejnych poziomów, to zostawiajcie koniecznie łapki w górę. Piszcie komentarze, czy chcecie kolejny odcinek. W opisie macie link właśnie do tej mapki, możecie sobie pobrać. Mam nadzieję, że się spodobało. Zostawiajcie łapki, piszcie komentarze, subskrybujcie już teraz, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wbijajcie na fanpage'a i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, pa pa.